Na świecie są różne czasy, różne sytuacje, różne pory, różne koniunkcje polityczne, społeczne, różne. Ale jakby plan, tak to powiem, życia człowieka jest ciągle taki sam. Bóg stworzył człowieka, żeby człowiek osiągał sukcesy życiowe. Tak Bóg stworzył człowieka. To się w ogóle nigdy nie zmieniło. Problem polega na tym, że wszystko wokół będzie mówiło do człowieka, że to jest nieprawda. Będzie do niego mówił świat, będą do niego mówili ludzie, będą do niego mówiły czasy, pory. On sam do siebie tak będzie mówił w różnych sytuacjach. Będzie do niego mówił upływ wieku, będą do niego mówiły problemy hormonalne związane z upływem wieku. Ciągle coś do niego będzie mówić, że to nie jest tak. Tylko o ile Bóg jest stały i niezmienny, o tyle Jego Słowo jest stałe i niezmienne. To jest to samo. I Bóg stworzył człowieka, aby człowiek miał obfite życie. Bo to jest wynik, bo człowiek jest wynikiem miłości. To jest wynik miłości. To jest twór powstały w wyniku miłości. Ta wielka miłość, ten wielki Bóg, on wydobywa człowieka z siebie i to jest dobre. I ten człowiek ma mieć w życiu dobrze. My mamy mieć w życiu dobrze. To, że ktoś ma w życiu źle w takim czy w innym zakresie, to jest wynik tego, że ten człowiek odwrócił swój wzrok od kompletnego jakby zaplanowania przez Boga. Kompletne zaplanowanie przez Boga to jest życie w obfitości człowieka. Człowiek ma być szczęśliwy. Zobaczcie. Rozumiecie, że Bóg nie widzi nieszczęścia człowieka? To jest niewidzialne dla Niego. To nam się wydaje, że Bóg powinien widzieć nasze nieszczęście i w naszym nieszczęściu nas ratować. Ale On nie widzi tego nieszczęścia. Bo stworzył człowieka kompletnie w ten sposób, że człowiek mógł być szczęśliwy. To jest taka maszyna. To jest coś takiego, że wyobraź sobie, przychodzisz do Boga, nie wiem, Matylda jest Bogiem i ty w ogóle klękasz, Matylda stoi na ciebie, patrzy i ty mówisz: Boże, jestem nieszczęśliwa. I teraz pytanie tego Boga do ciebie to jest takie, ale dlaczego? To nie jest, Matylda nie rzuca się na ciebie, żeby ci pomóc, tylko ona się dziwi. A czemu ty nieszczęśliwa jesteś? I teraz ty mówisz, co ty powiesz temu Bogu teraz? Powiesz to, czego nie masz. Powiesz tak, mieszkam w Polsce, gdzie jest trudno o pracę. Jestem w takim wieku, że jest trudno z tym. Przeszłam takie rzeczy w życiu, dlatego siedziałam w pudle, dlatego trudno mi jest z tym. Nie mam wykształcenia, dlatego mi to jest trudno. A ona, ten Bóg, powie do ciebie, wiesz co ci powie? Wymieni wszystkie twoje uwarunkowania, które pozwalają ci ten sukces osiągnąć. Tak będzie. I dlatego jest nieporozumienie między człowiekiem a Bogiem. Bo Bóg widzi inaczej człowieka. Inaczej go widzi. Człowiek siebie widzi inaczej, a Bóg człowieka widzi inaczej. Nie ma porozumienia między nimi. W ogóle religia uczy ludzi krzycz do Boga o pomoc, o pomoc, o pomoc. Bzdura. Bóg stworzył człowieka z kompletem możliwości. To jest komplet możliwości. Komplet. Tak? Do tego, aby człowiek był szczęśliwy. Wiedział Bóg, że człowiek upadnie. Tak? Stąd przed założeniem świata już zaplanował odkupienie w Chrystusie, tak? W odpowiednim momencie zrobił to, tak? I przez cały czas nadal patrzy na człowieka z perspektywy takiej, człowiek absolutnie może ten sukces osiągnąć.
Problem polega na tym, że ludzie nie widzą siebie jako ludzi, którzy mogą osiągnąć sukces. Ludzie widzą siebie jako ludzi wybrakowanych. Teraz jakby cię wziął i pogadał z tobą, to zobacz, z ogromną łatwością każdy z nas, łącznie ze mną, by wymienił tutaj, jakie rzeczy są trudne w jego życiu. Ja w ogóle mam... Jaką ja mam historię trudności, to tylko ja wiem. Wykształcenie podstawowe, 10 lat więzienia, popsuta opinia, nie wiem, no kurczę, dziesiątki różnych w ogóle form. Zaraz powiem, ojciec chlał przez tyle lat, kurczę, rozumiesz, o co chodzi? W ogóle matka nerwice wszelkiego rodzaju, tak? Ja muszę być, kurczę, człowiekiem, który ogarnia kuwetę od małego i w ogóle tracę swoje dzieciństwo. Itp. Zacznę wymieniać masę różnych rzeczy, dlaczego mi się nie udaje. Mieszkam w Polsce. No, gdybym ja mieszkał w Stanach Zjednoczonych, no co innego. Kraj szans, ale w Polsce? No człowieku, tu się za 7000 trzeba zarżnąć. Kurczę, wiesz, o co chodzi, no. Rozumiesz? Ja jestem w stanie to wymieniać. I każdy jest w stanie tak wymieniać. Dlaczego? Dlatego, że my, ludzie, na siebie patrzymy oddolnie. Nieprawdziwie, oddolnie, z dołu patrzymy. A Bóg patrzy na nas prawdziwie. Zobacz, jakie rzeczy posiadasz, co ty w ogóle masz. Zobacz, co ty masz. Ile masz możliwości. Wiecie, jak ja to załapałem, mówię, okej, Panie Boże, to dobra, ja teraz co ja się muszę nauczyć? Ja się muszę nauczyć, żeby od tego nie oderwać wzroku. Wiecie, najwięcej to mi nauki zajęło to, żeby od tego, co ja mam, nie oderwać wzroku w swoim życiu. Nie oderwać wzroku. Ja się nauczyłem patrzeć na siebie z perspektywy Boga. I ja tak na siebie patrzę dziś codziennie. Dziś przychodzi mi to z łatwością. Ale wypracowałem to przez lata. Wypracowałem to i to każdy może wypracować. I może to wypracować dużo szybciej niż ja to wypracowałem, bo ja nie miałem z kogo brać przykładu. Bo gdziekolwiek szedłem, to właśnie mi oddolnie pokazywali, Arturze, są takie problemy, Arturze, są takie... Kiedyś do takiego pastora dzwonię, wchodziłem w pełen, że tak powiem, w pełen etat służby, dzwonię do niego, mówię, kochany, mówię, ja już jestem gotowy, teraz mówię, już zostawię pracę, będę... On mówi, to nie tak, Artur. Ja mówię, a jak? Ja też tak próbowałem, się nie uda. Ja w ogóle... Facet 30 lat jest pastorem, no w ogóle lepiej wie. On lepiej wie. Tylko pytanie, co on wie? Bo on wie lepiej. Ale co on wie? On wie lepiej, jak ponosić porażkę. Ten facet wie lepiej, jak ponosić porażkę. Bo od 30 lat, tak, siedzi w tej mentalności. A ja tam powiedzmy od 10 siedzę dopiero. To wie lepiej. Ale co on wie lepiej, jak porażki odnosić, wie lepiej. Ja potem zobaczyłem, mówię, cholera, nie mam gdzie iść, żeby ktoś powiedział do mnie... Tak, to jest dobry pomysł, Artur. No możesz wziąć byka za rogi, możesz stanąć, kurczę, rozumiesz, możesz iść w pełen etat służby, możesz iść, chłopie, udać się. Ja nie usłyszałem od kogoś udać się. Ja od nikogo z wierzących ludzi nie słyszałem, Artur, uda ci się. Nigdy tego nie słyszałem. No, tacy ludzie. To jest wszechobecna informacja, która nas otacza. Zauważcie to. Nie, że ci się uda, tylko że ci się nie uda. Te nie uda otacza cię. A jak zaczynasz wtłaczać w ludzi, że im się uda, no nie? To przychodzą do ciebie, później mówią, że nie udało mi się. A mówię, ale czego ty chcesz ode mnie? Ale ty mówiłeś, że mi się uda. I do mnie ma pretensje, żeby mu się nie udało. Ja mówię, ty jesteś chory? Człowieku, w ogóle ogólne prawo jest takie, że ci się uda. Ja nie mówię tego do ciebie, bo ja cię lubię. Ja cię lubię, bo cię lubię, bo jesteś taki, rozumiesz, o co chodzi? Jesteś po prostu człowiekiem sympatycznym, to cię lubię. Ale ja nie mówię do ciebie czegoś nowego. Ja nie mówię wam niczego nowego, że wam się uda. To jest nic nowego.
To jest stare, to jest starsze od ludzi. Bóg stwarza człowieka i mówi, to jest dobre. Te słowo dobre po hebrajsku, to nie znaczy, że o, po prostu to jest dobre, przeciwieństwo zła. Nie, to jest dobre, czyli kompletne. To jest kompletny produkt. Ten produkt jest kompletny, doskonały. Po prostu taki, że tam nie ma do czego się przypieprzyć. Rozumiecie, o co chodzi? Oto stworzyłem człowieka. Oto człowiek. Jezus to w ogóle idzie po bandzie, bo w ogóle pokazuje, że jako człowiek można wstać z martwych. To po bandzie poszedł już. Nikt tak nie poszedł po bandzie jak on. Jako człowiek. No to w ogóle, no ale dobra, nie wchodzimy w taki wymiar. Nie wchodzimy, załóżmy, w ten wymiar. Dotykamy tylko sfery osiągnięcia sukcesu w takim normalnym poziomie funkcjonowania. No. Jesteśmy do tego wszyscy zdolni. I naprawdę nie potrzebujemy szczególnego wpływu na nasze życie. Tak jak to w ogóle proponuje religia. Religia, widzicie, co proponuje? Religia proponuje nam szereg form obsługi, która nam pomoże, tak, osiągnąć te sukcesy. A my jesteśmy zdolni do osiągnięcia sukcesów. Człowiek jest do tego zdolny. Po prostu zdolny. Ludzie dzisiaj płacą coachom potężne pieniądze, żeby coach przypomniał im, że są do tego zdolni, aby osiągnąć sukces. Przecież coach nie robi im nic. A bierze za to kupę pieniędzy. Rozumiecie, to jest w ogóle naprawdę, jak ktoś chce zostać coachem, to ja mu naprawdę, ja mu wróżę dobrą karierę. Temu coachowi. Bo coach to jest piękny zawód. Coach to jest taka instytucja, że on podchodzi do Rolls-Royce'a, bo go zaprosił Rolls-Royce, żeby się dowiedzieć, czy nie jest, kurczę, oplemastrą. Rozumiesz, o co chodzi? I coach podchodzi, mówi, jasne, jesteś the best, no nie? Rolls-Royce mu płaci za to, coach bierze cash, tak? Ale Rolls-Royce, jakby chwilę się zastanowił, to by zobaczył, rozumiesz, te pieprzone niuanse, te klamki, kurczę, z kilkakaratowym złotem, tak? Które ma. Zobaczyłby ten najlepszy, kurczę, rozumiesz, heban w środku, za który można kupić, kurczę, rozumiesz, mieszkanie w Warszawie. Nie! Zawołał coacha. Coacha zawołał. Zapłacił mu, żeby mu coach powiedział to, co Bóg powiedział dawno o nim. Rozumiecie? Na tym religia bazuje. Teraz ci powiem, jak masz przetrwać. Mam dla ciebie słowo prorocze. Uda ci się, Klaudia, w życiu. O, i tak powinnaś powiedzieć każdemu prorokowi. Jak kiedyś ci stanie jakiś, proszę ciebie, molenda taki, kurczę, na twojej drodze i będzie chciał ci powiedzieć takie, uda ci się, to powiedz, ja wiem. Rozumiesz, o co chodzi? A potem podejść do niego i na ucho mu powiedz, a ty zmień fach. A ty powinieneś fach zmienić. Bo ja to wiem. Rozumiesz, o co chodzi? Bo jestem Rolls-Royce. I to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, że my jesteśmy stworzeni do tego, że mamy do tego wszystko, co jest nam potrzebne. I to jest w ogóle początek sukcesu człowieka. I z tego nie wolno dać się wybić. Na tym trzeba się skupić w życiu. Na tym elemencie. Ludzie, którzy się na tym skupią, tak? To oni osiągną w ogóle to, co w nich po prostu włożył Bóg. Ten plan, tak to nazwijmy. Oni to wydobędą z siebie. Bo oni mogą to zrobić. Widzisz, to, o czym marzysz, twoje marzenia, to jest w ogóle instrukcja obsługi twojego wnętrza. To jest, kurczę, film w ogóle poglądowy o tobie. To, czego ty pragniesz, to w ogóle w tobie jest. Zobacz, to w tobie gra, to w tobie żyje, to w tobie, kurczę, maszeruje. Rozumiesz, o co chodzi? Tego nie wolno odrzucać, tego nie wolno schować. Nie wolno powiedzieć, jest coś większego niż moje marzenia. Nie ma nic większego niż twoje marzenia. Rozumiesz? W ogóle... Wiesz, że nie możesz być nikim więcej niż to, o czym marzysz?
Po prostu nie dasz rady. Dlatego musisz uwolnić marzenia. Musisz pozwolić na to, żeby te marzenia w ogóle popłynęły do przodu. Musisz pozwolić sobie na to. Przypowieści Salomona 22-29 mówią: widzisz biegłego w swym zawodzie? Będzie on stał przed obliczem królów. Czy wiesz, że człowiek biegły w swoim zawodzie musi osiągnąć sukces? Co to znaczy biegły w swoim zawodzie? W czyim zawodzie? W swoim zawodzie. To nie jest czyjś zawód. To nie jest człowiek, który wykonuje czyjś zawód. To jest ktoś, kto rozpoznał się i zobaczył, kim jest, i zaczął to robić. Jeśli ktoś jest ślusarzem, bo marzył o tym, żeby być ślusarzem, ten ślusarz osiągnie potężny życiowy sukces. Ten ślusarz. On marzył, żeby być ślusarzem. Jest. On będzie tym żył wewnętrznie, tak. On zacznie potem to robić. On stanie się kim? Biegłym w swoim zawodzie. On to będzie robił rewelacyjnie. Co się z nim stanie? Stanie przed królami. Co to znaczy? To znaczy, że on będzie mógł znaleźć się w środowisku, prawda, które jest środowiskiem najwyższego rzędu. Prawda? Najwyższego rzędu. Bo twoje marzenia zaprowadzą cię w miejsce sukcesu. Tam, gdzie będą cię królowie chwalić, gdzie będą ci płacić królowie. Pójdziesz tam, gdzie jest najwięcej. Najwięcej wszystkiego. Najwięcej pieniędzy, najwięcej splendoru. Dlaczego? Bo poszedłeś za swoimi marzeniami. Nie dałeś tego zabić w sobie. Uwierzyłeś, że to, co w tobie żyje, jest możliwe do zrealizowania. Uwierzyłeś. Na przykład ja w to uwierzyłem. Ja naprawdę wierzę w swoje marzenia. A teraz je realizuję, te marzenia. Ja po prostu to robię. To się tworzy. Ktoś powie, Dyzio marzyciel. Nie Dyzio marzyciel. Po prostu skoro marzę o czymś, to znaczy, że mam potencjał do tego. Bo ja na przykład nie marzę o rzeczach, do których nie mam potencjału. One mnie nie interesują. Na przykład nie chodzę i mówię, będę wielkim malarzem. W ogóle mnie do głowy nie przyszło, żeby namalować obraz. Człowieku, ja nie wiem, namalować, rozumiesz. Obraz namalować, no to nie jest... Ty rozumiesz, to nie jest moja branża, malowanie obrazów. Ja nie mam marzeń takich, stoję, kurczę, rozumiesz, w jakichś tam, kurczę, galeriach, rozumiesz, jakiś tam kustosz, czy tam cholera wie, co tam łazi, jakiś tam, nie wiem, co to tam chodzi. I on, to jest cudowne, $1,000,000 dostajesz za ten, kurczę, obraz, nie? Mnie to do głowy nie przyszło, że kiedyś ktoś mnie zapłaci $1,000,000 za obraz. Dlaczego? Bo ja nie jestem malarz, bo Bóg we mnie nie włożył nic z malarza. Rozumiecie, o co chodzi? Ja tego nie mam. Co? Ale nie ma takiego, kurczę, urządzenia. Więc nie marzę o takich rzeczach, nie marzę po prostu o rzeczach, które są niespełnialne. O czym ja marzę? Marzę o tym, żeby osiągnąć, tak? To, co we mnie gra. Zobacz, co w tobie gra. Zobacz. Wiecie, ile ludzi pospychało swoje marzenia do tyłu? Pochowało je, schowało, kurczę, wbiło je nogami człowieku w ścianę gdzieś. Z niego pytasz, o czym marzysz? No ale dlaczego? A dlaczego nie marzysz? A dlaczego? A czemu nie chcesz czego? Czemu ty nie chcesz? No chcę. No ale jak? Chcesz, a nie dominuje cię to? Przecież jeśli człowiek ma w sobie jakieś pragnienie, to powinien się poddać temu pragnieniu. Powinien popłynąć za tym pragnieniem. Powinien rozumieć, że to jest w ogóle wejście w określoną branżę życia. To jakaś branża życia. Rozumiesz? Jakaś branża. Ostatnio o tym mówiłem. Musisz odnajdować przyjemność we wszystkim, co robisz. Wierząc, że służy to realizacji twoich marzeń. Wiecie, że człowiek... Wiesz, co jest jakby główną częścią sukcesu? Radość, którą z niego masz. Zadowolenie. Sukces to nie jest osiągnięcie czegoś,
czego ty nie lubisz. Sukces to nie jest osiągnięcie czegoś, co cię nie kręci. Sukces to nie jest osiągnięcie czegoś, co jest dla ciebie wymuszoną rzeczą. Sukces równa się przyjemność. Sukces równa się zadowolenie. Marzenia, które są we mnie, przynoszą mi radość. Rozumiecie? A radość, zadowolenie. To są marzenia związane ze mną. Radość i zadowolenie. O takich rzeczach marzę, które sprawiają mi przyjemność. Ja nie wiem, jeśli ktoś na przykład marzy o rzeczach, które sprawiają mu smutek, niezadowolenie, rozumiesz? Że teraz sobie pomarzyłem, popadłem w depresję w wyniku moich marzeń. To jest jakieś szaleństwo. To jest jakaś choroba umysłowa. Normalnie marzenia, czyli to, co sobie, czym sobie obracasz w sobie, to przynosi ci przyjemność. Bo sukces, który masz osiągnąć w życiu, to ma ci przynosić przyjemność, zadowolenie. Robisz wiele rzeczy, aby go osiągnąć. Rzeczy, które niekoniecznie przynoszą ci zadowolenie. Mówiliśmy o tym, że jest zewnętrzny przymus. Ale generalnie idziemy ku czemu? Ku zadowoleniu. Ku osiągnięciu szczęścia. Masz iść po szczęście swoje, nie po spełnienie obowiązków życiowych. Rozumiesz? Ty nie jesteś na tej ziemi, żeby spełniać obowiązki. Ty jesteś na tej ziemi, żeby siebie zrealizować. Gdyby każdy człowiek na ziemi realizował siebie, naprawdę nie mielibyśmy problemu w ogóle z tym, żeby wszystko, co trzeba, było zrobione na ziemi. A wiecie czemu? Bo są ludzie, na przykład, którzy z pasją będą wyrzucać śmieci ze śmietników. Rozumiesz, o co chodzi? Będą to robić z pasją. Kiedy zobaczyłem ostatnio na Facebooku takiego gościa w jakimś kraju, gościa, który jeździ, chyba w Stanach było, który jeździ na śmieciarce. Kurczę, patrzyłem na chłopaka, chłopak taki ze 25 lat. Co ten chłopaczysko wyrabiał, to było mistrzostwo świata. Z tyłu siedział na tej kurcze śmieciarce, śmieciarka sobie jechała, no nie? A on tak, zeskakiwał, łapał kosz, wbiegał, wrzucał. Był bardzo szybki, był super sprawny. Jak on się cieszył z wywalania tych śmieci, to się w pale nie mieści. I ktoś go sfilmował, tego chłopaka. Tańczył, dokładnie. Co on wyrabiał, kurczę, człowieku na tej śmieciarce? Zadowolony śmieciarz. Człowiek realizujący swoje marzenia. Rozumiesz? Robił to z pasją. Idąc po prostej linii, prawdopodobnie, tak, niedługo będzie właścicielem firmy, która wywozi śmieci. Rozumiesz? Będzie właścicielem tej firmy. Jeśli robi to z pasją, idzie ktoś sprzątać, robi to z pasją, prawdopodobnie w niewielkim czasie będzie właścicielem firmy sprzątającej, bo on to robi z pasją. On robi to, co należy, ale to przynosi jemu radość, bo on z tego miejsca wyszedł. Zobaczył to gdzieś w sobie. Nawet jeżeli to, co teraz robisz, nie jest twoim marzeniem, to rób to z radością, wiedząc, że prowadzi cię do realizacji twoich marzeń. Bo jest taka ta droga, jest ten zewnętrzny przymus, ale ty wiesz, po co idziesz. Mówiłem wam o tym, specjalnie wam to dziś powtarzam. Ty wiesz, po co idziesz. Ja różne rzeczy robię w życiu, które same w sobie bezpośrednio nie przynoszą mi jakiejś super radości, ale ja wiem w konsekwencji, po co ja je robię. Rozumiesz? Rozumiem siebie. Wiem, czego pragnę. Wiecie, czym ludzie zastępują realizację swoich pragnień? Takimi płytkimi przyjemnościami w życiu. Czymś płytkim. Zamiast zdecydować się na to, żeby w ogóle osiągnąć głębokie szczęście, realizując w ogóle to, czego pragną. To nie, coś płytkiego zrobi. Coś płytkiego. Nie musisz robić płytkich rzeczy. Nie musisz się chwilowo zadowalać. To nie jest potrzebne. Możesz zdecydować, że okej, ja po prostu, nawet jeśli będę musiał ciężko pracować przez pewien okres czasu, co nie będzie rzeczą super fajną, tak, to idę w tą stronę, aby realizować moje pragnienia. To mnie dominuje, to mnie w ogóle prowadzi.
Tego się trzeba nauczyć. Ludzie, to się w sobie tego szuka. To się nam nie przydarza. To nie jest tak, że idziesz... Wiecie, każdemu się może przydarzyć jakiś fart, nazwijmy to. Każdemu się może przydarzyć to, że znajdziesz walizkę z pieniędzmi. Każdemu się może przydarzyć, że raptem spotkasz w swoim życiu jakiegoś człowieka, który cię, kurczę, wylansuje, podniesie, wrzuci, kurczę, rozumiesz, parę pięter do góry. Może się to przydarzyć, rozumiecie? Przypadki istnieją. To może tak być, tak? Ale to nie jest, tak, mechanizm, który jest stworzonym mechanizmem, który stworzył Bóg dla człowieka. Bóg stworzył prosty mechanizm. Mechanizm taki, żebyś zobaczył, czego ty pragniesz, tak? A potem poszedł kompletnie w tą stronę. I słuchaj, ty musisz to osiągnąć. No. W ogóle, słuchajcie, nie ma takich ludzi, którzy tego nie osiągną. W ogóle nie istnieją tacy ludzie, bo my jesteśmy skazani na to, żeby nam wyszło. Tylko w ogóle nie możemy się rozproszyć. Ani wewnątrz, ani na zewnątrz. Nie możemy odwrócić naszego wzroku. Rozumiesz? Ktoś szuka tego, jakby idzie za tym, co Bóg w niego włożył, marzy o czymś, pragnie czegoś i w pewnym momencie się zniechęca i wtedy na drodze staje szatan i daje mu coś małego, coś słabego i mówi: weź to. A ten, kurczę, jak żebrak, wyciąga rękę i mówi: biorę. I zostaje z tym. Po co? O, bo nie mam siły. Nieprawda, że nie masz siły iść po realizację swoich pragnień. To jest nieprawda. Ludzie, ja wam składam świadectwo, to jest nieprawda, że brakuje siły. Po prostu odwracając wzrok od tego, co we mnie jest, rozumiesz, sam się z tej siły wywalasz. Ale weź nie odwróć wzroku, weź się skup. Weź się skup na tym. Weź się skup na tym, czego pragniesz. Zobaczysz, że twoja siła będzie rosła. Nie zajmuj się, nie zdecyduj w życiu, że globalnie nie zajmiesz się tym, czego po tobie się spodziewają, ale tym, co doprowadzi cię do realizacji twoich pragnień. Proszę cię, nie w ogóle nie buduj swojego życia na tym, czego się od ciebie spodziewają ludzie. Ludzie się różnych rzeczy będą od ciebie spodziewać. Ludzie będą... Posłuchaj, przecież wiesz, jak jest skonstruowany ten świat? Na tym świecie ludzie wykorzystują ludzi. Biorą ich i wyciskają jak szmaty. Ci silniejsi wyciskają tych słabszych. Ci cwańsi wyciskają tych głupszych. Tak jest na tym świecie. To jest chory świat. Po prostu. Jedni robią to w sposób bezpośredni, inni pośredni. Jedni w bezczelny, inni robią po cichutku. Rozumiesz? Narzucają na ciebie, rozumiesz, odpowiedzialności. Rozumiesz? Ale ty musisz zobaczyć, czego ty chcesz. Okej, jeśli ta odpowiedzialność jest rzeczą ważną dla twojego życia i ona ciebie będzie doprowadzała do realizacji w ogóle swojego sukcesu. Amen. Rób tak. Ale to jest w ogóle tylko zewnętrzny przymus. Dbaj o to, aby to, co robisz na zewnątrz, zawsze pracowało na to, co masz wewnątrz. To zawsze musi pracować. Ja cały czas robię różne rzeczy i to są rzeczy, które pracują na moje wnętrze. Jeżeli ja w swoim życiu chcę, aby ludzie się rodzili na nowo, mam taki zamysł i chcę tworzyć ludzi, którzy będą doprowadzali tych ludzi do Jezusa, to jest ten mój wewnętrzny plan. I teraz ja robię masę zewnętrznych różnych rzeczy. Masę zewnętrznych. Przecież ja w ogóle, kochani, ja u nas w kościele nie robię niczego dla samego robienia czegoś. Ja czasami patrzę w internet i tam są różne takie rzeczy. Super konferencja. No i dobrze. I po co jest ta konferencja? Przecież ona ma czemuś służyć.
ta konferencja ma czemuś służyć. Ona ma służyć. To nie jest event. My nie powinniśmy myśleć w systemach eventowych. O, event zrobimy. O, my zrobimy event. Zrobimy. Dlaczego mamy robić? Przecież my nie jesteśmy klubem. Kościół to nie jest klub. Ludzie uwielbiają. Ludzie chcą z kościoła zrobić klub. My nie mieli klub. Tak? A tu nie chodzi o klub. Tu chodzi o to, żeby każda z tych konferencji wykonała, tak, jakąś konkretną pracę. Ona ma pracę wykonać, bo jeśli ona nie wykona pracy, to po co ona jest? To ona nie ma sensu. My potem jak rozmawiamy między liderami sobie o tym, jaka była, co była, zrobiliśmy konferencję. Ja mówię, dobrze, co my osiągnęliśmy w związku z tym? Co się teraz wydarzyło? Proszę powiedzcie. Ja rozmawiam z ludźmi, ludzie ze mną. Co to, do czego to, co teraz się tutaj, co my dołożyliśmy do tego? Jaki my puzzle dołożyliśmy? Co my, gdzie my dotknęliśmy rzeczy w rzeczywistości duchowej? Jaką my kolejną rzecz zrobiliśmy? Ważną dla kogo? Dla ludzi. No dla ludzi, aby tych ludzi, tak, wprowadzać na coraz wyższy poziom, aby ci ludzie, kolejnych ludzi przyprowadzali do Jezusa na przykład. No dlaczego ja chcę na przykład, żebyście wszyscy mieli dużo pieniędzy? Dlaczego ja tego chcę? Przecież jak ty będziesz mieć dużo pieniędzy, to ty nie będziesz się zastanawiała nad pieniędzmi. Proste. Będziesz miała szmal na koncie, tak? I będziesz szła głosić Chrystusa bez, kurczę, plecaka, z którego wystaje ci głośnik i wali ci do ucha, nie starczy ci na życie. Tak? Tylko ty będziesz wypasiona w szmal i ty sobie idź głoś Ewangelię. Wtedy jesteś luźna. Wiesz, o co mi chodzi? Jesteś luźna. Więc dlaczego ja chcę, żebyś miała dużo szmalu? Ponieważ przez to, że będziesz miała dużo szmalu, przyprowadzisz więcej ludzi do Jezusa. To jest bardzo proste. Podniesienie twojego statusu życiowego doprowadzi do tego, że twoja jakość się podniesie i będziesz mogła więcej uczynić na rzecz przyprowadzenia ludzi do Jezusa. To jest proste. Że nie robię tego po to, rozumiesz, o, żeby teraz Klaudia miała więcej pieniędzy. Na przykład ja mam taki plan. Nie. Ja będę robił różne rzeczy, te zewnętrzne, aby osiągnąć mój wewnętrzny projekt wobec ciebie. A mój wewnętrzny projekt wobec ciebie to jest taki, abyś była jeszcze skuteczniejszą ewangelistką. To mnie interesuje. Mnie to interesuje. I to jest dla mnie, i to jest moje pragnienie, to jest moje marzenie. Ja na tym pracuję. Teraz robię różne rzeczy. Nauczania, jakieś, kurcze, inne rzeczy. Modlę się, ustawiam jakieś różne sprawy. Uczę. Po co? No po to, żeby wyprodukować tego człowieka. Nie po to. Przecież ludzie, no przecież my robimy wszystko w jakimś celu. Ja nienawidzę takich rzeczy, że się wychodzi w ogóle z kościoła i się mówi, ale mieliśmy dziś cudowne uwielbienie. Gówno to kogo obchodzi? Uwielbienie nasze, cudowne. Co to jest? Ale mieliśmy cudowne uwielbienie. Ale mnie to normalnie, człowieku, jakby mnie ktoś rozumie, o co chodzi. Jakieś ciarki mnie chodzą, takie negatywne w ogóle w ciele w takich sytuacjach. Bo mi nie chodzi o to. Tu coś ma zajść, jakaś produkcja ma zajść. Jakaś produkcja ma być w człowieku. I wiecie, w ogóle wiecie, że chrześcijanie to bardzo nie lubią tego, co ja teraz mówię, bo oni właśnie nie rozumieją, że oni mają być ludźmi coraz większej jakości. Że wszystko w ich życiu ma być coraz większej jakości. Jakości. Wyszłaś, ja bardzo się cieszę, wzięłaś, postawiłaś ludzi do pionu w bardzo prostych sprawach. Bardzo dobrze. Niech się każdy wstydzi. Potem, kurczę, gdzie szedł, nie wytarł po sobie, nie sprzątnął, nie podniósł. Niech się wstydzi. Wcale nie mam, kurczę, żadnego żalu nad tym, czego on się będzie wstydził. Rozumiesz? I dobrze. Ja nie mam miłości. Ale to bardzo było miłosne. To jest bardzo miłosne, kiedy ja do swojego dziecka w domu mówię, wynoś śmieci. To jest bardzo miłosne. Dlatego, że jak ja nie będę do swojego dziecka mówił, wynoś śmieci, to moje dziecko zarośnie brudem i smrodem w swoim przyszłym dorosłym życiu.
bo go tata nie nauczył wynoszenia śmieci. Rozumiesz, o co chodzi? Tata ma obowiązek nauczyć tego dziecka. Rozumiesz? A nie zostawić to dziecko w jakimś takim stanie. I właśnie potem ludzie przebudzenie będziemy robili. Jakie przebudzenie będziemy robili? No. Jak ty umiesz posprzątać po sobie, jakie to przebudzenie zrobisz? Czym ty zrobisz przebudzenie? Jak ty masz, nie robisz czegoś, to znaczy, że ty w ogóle nie widzisz problemu. Rozumiesz, o co chodzi? Jeśli człowiek nie widzi problemu z tym, że są wokół niego śmieci, to człowiek na pewno nie widzi problemu w związku z tym, że ludzie idą do piekła. Na 100%. Na 100%. Ja dzisiaj przestałem być naiwnym człowiekiem. Ja w ogóle nie jestem naiwnym człowiekiem, który dzisiaj już, że on powie, nie, to jest nieprawda. Przecież nie, to prawda. To jest prawda właśnie. Musisz wykorzystać swoje talenty na rzecz własnego szczęścia. Bo twoja jakość jest tu kluczowa. Twoje talenty musisz wykorzystać na rzecz własnego szczęścia. Musisz zbudować swoje życie na swoich talentach. Nie na cudzych rzeczach. Na swoich talentach. Na swoich umiejętnościach. Na swoich umiejętnościach. Patrzę, jak Agata przyprowadza ludzi do Jezusa. To jest ewangelistka. Ewangelistka. I ktoś powie, no taką ją namaścił Bóg. Nie chodzi o to, że ją taką namaścił Bóg. Zanim Agata poznała Boga, to Agata bardzo dobrze potrafiła zaprezentować różne produkty. I Agata o tym dobrze wie. Ufali jej ludzie. To, że ona jest dzisiaj ewangelistką, to jest wynik tego, że talenty, które są w niej włożone przed założeniem świata, zostały dzisiaj ukierunkowane na królestwo. I gdyby na przykład Agata zajęła się handlem dzisiaj, to by odnosiła takie same sukcesy jak ewangelistka. Ja jestem tego pewny jak 2 razy 2 jest 4, bo by sprzedała każdą rzecz. Proste. Zrobiłaby to, bo to umie. Bo jeśli ktoś umie przyprowadzić do Jezusa człowieka, to człowiek ten na pewno też umie zaprezentować inną rzecz komuś. I są różni ludzie, są głosiciele słowa i są ewangeliści. I wiecie, jaka jest różnica zasadnicza? Że ewangelista dużo częściej przyprowadza ludzi do Jezusa niż głosiciel słowa. My nazywamy wszystkich ewangelistami. Natomiast prawda jest taka, że droga do bycia ewangelistą jest drogą od głosiciela słowa. Tak jak droga do bycia prorokiem jest drogą od bycia osobą proroczą. To jest proste. Musimy się przed tym ugiąć. I musimy zrozumieć, że pewne talenty włożył w nas Bóg. Na przykład ja ubolewam na tym, że szeroko pojęty Kościół, on nie wykorzystuje w pełni, i mówię tutaj o jednostkach, kompletnie swoich talentów. On tego nie wykorzystuje. Dlaczego nie wykorzystuje tego? No nie wiem właśnie. Mógłby. Mógłby. Mógłby to zrobić. Gdy na przykład dany ewangelista uwierzył w jakość pewnego produktu, to na pewno by go sprzedał jakiejś osobie. Tak jak uwierzył w jakość Jezusa. Dlaczego ewangelista idzie i mówi o Jezusie? Wiesz, dlaczego, Tomek, idziesz i mówisz do ludzi o Jezusie? Bo uwierzyłeś w jakość Jezusa. Ty uwierzyłeś w to. I ty idziesz taki pewniak, ale to tak jest. A teraz wyobraź sobie, że tym samym, że jest jakiś produkt na świecie, jakiś produkt. Rozumiesz? I ty sprzedajesz ten produkt.
Nieważne, jaki to jest produkt. I idziesz do człowieka z tym samym zaangażowaniem, co masz, idąc na ewangelizację. Wiesz, co byś zrobił? Każdemu byś sprzedał ten produkt. Ludzie nie przyjmują od ciebie Jezusa, dlatego że ty jesteś taki, jak to bym nazwał, on jest taki namaszczony. Co to jest namaszczony w ogóle? Co to jest za sformułowanie? Słowo namaszczony to jest wyposażony, tak? I przeznaczony do określonego działania. To znaczy namaszczony. Czyli Chrystusowy. Chrystus oznacza namaszczony. Wyposażony do wykonania konkretnego zadania. Zauważyliście, że Jezus nie wykonywał różnych zadań, tylko konkretne zadanie wykonywał. Konkretne zadanie. Ja wam pokazuję na bardzo prostych przykładach, jak człowiek może zabazować na swoich umiejętnościach i talentach. Ja nie wierzę w to na przykład, że ktoś, kto ma taką otwartość do człowieka, podchodzi do niego na ulicy i mówi, przepraszam bardzo, czy pan wie, że pana Jezus kocha? Ja nie wierzę, że ten człowiek nie jest w stanie sprzedać jakiegoś produktu. Po prostu w to nie wierzę. Bo właśnie przed, wiecie z czym? Z produktem, którego nie widać. I nie ma na to żadnych namacalnych dowodów. Jakaż wielka musi być wiara tego człowieka, który idzie i ten niewidzialny produkt podaje drugiemu człowiekowi, a tamten go przyjmuje. Wow! Co to było? Co to było? Święty marketing. Właśnie sprzedałeś Jezusa komuś. Właśnie przekonałeś kogoś, że to najlepszy pomysł. Oddać mu życie. Czemu nie zrobisz tego z innym produktem? Czemu nie odnajdziesz tego, czego pragniesz? I nie mów do mnie, że pragniesz tylko tego właśnie. Bo masz wiele innych rzeczy w sobie. Bo wiele innych rzeczy w ciebie włożył Bóg. Czemu? Bo jest napisane, że masz wszystko, co jest ci potrzebne. Do czego? Do życia i pobożności. Czyli to, że posiadasz umiejętność taką, to posiadasz też umiejętności, które są wokół tego, które będą ci pozwalały na to, aby żyć szczęśliwie, mieć sukces, mieć wszystkiego pod dostatkiem itp. itp. Rozumiecie? To tak działa. I ludzie będą mówić, wiesz, ale w tym jest Bóg, kiedy ja głoszę Ewangelię. Aha. A w tym, że idziesz coś sprzedać, nie ma Boga. Czyli nie wierzysz w to. Wierzysz w to, ale nie wierzysz w to. Wiecie, o co się rozbija problem ludzkości? O co się rozbija problem Kościoła? Ludzie w Kościele wybiórczo wierzą. Oni nie wierzą w pełen sukces swój. Oni wierzą wybiórczo. 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 A ja wam coś powiem. A ja za pomocą tych samych talentów zorganizowałem kiedyś grupę przestępczą, a teraz założyłem zespół apostolski. Te same talenty. Na te same moje słowa. Dzisiaj ludzie są kształceni jako ewangeliści, a kiedyś byli kształceni jako bandyci. Te same słowa wychodzące z tych ust. Te same. Dlatego jest napisane w liście do Rzymian. Z taką samą pasją, jak czyniliście niesprawiedliwość, czyńcie sprawiedliwość. Użyjcie tych samych talentów, które włożył w was Bóg przed założeniem świata. I każdy to ma. Według swojego rodzaju. Każdy z nas. Nieważne, jak nas pokrzywdzono w życiu ludzie. Nieważne, ile nam ukradziono. Nieważne, jak wiele spieprzyli nasi rodzice. Nieważne, ile nas oszukano i wykpiono. Mamy w sobie potencjał Boży do osiągnięcia kompletnego sukcesu życiowego. Duchowego, duszewnego i materialnego. Włożył w nas to Bóg. I kompletnie musimy w to wierzyć.
Kompletnie musimy w to wierzyć. Bo On jest taki sam wczoraj, dziś i jutro. To ten sam Bóg, który kocha Ciebie absolutnie od początku do końca. I jest zainteresowany tym, aby w każdej dziedzinie życia miał sukces. W każdej. A nie tylko, no bo wyobraź sobie, Bóg siedzi tak, tak. Mówi, chodzi o to, żeby On tylko głosił, po prostu niech On zapieprza, inaczej to wiesz. Nie ma takiego Boga. Jest Bóg, który kocha Cię kompletnie. Kompletnie Cię wyposażył. Włożył w Ciebie marzenia, włożył w Ciebie pragnienia. Rozumiesz? Włożył te rzeczy w Ciebie. Włożył je w Ciebie. Tylko trzeba w to wierzyć. Trzeba chcieć. Rozumiesz? Są ludzie, którzy w ich pragnieniach jest pomoc innym ludziom. Halleluja! Możesz to realizować na wszelki sposób. Będziesz mega szczęśliwy. W innych są włożone inne rzeczy. Zobacz, co w tobie masz. Spójrz w siebie. Zobacz, kim jesteś. Zobacz, jak genialną istotą jesteś. Nie zaprzeczaj sam sobie. Nie podważaj sam siebie. Nie zadawaj tysięcy pytań, czy na pewno, czy na pewno, czy na pewno. Rozumiesz? Nie rób tego. Zrób sobie listę rzeczy, które są Twoją największą pasją. Proszę Was, zróbcie sobie listę rzeczy, które są Waszą pasją. Pod każdym względem listę sobie zróbcie. Zobacz, które z nich sprawiają, że gdy w nie wchodzisz, gdy o nich myślisz, to tracisz poczucie czasu. Spójrz. A następnie zacznij wokół nich budować infrastrukturę skupienia i pracy. Najpierw bierzesz kartkę papieru i spisujesz swoje pasje. Przyglądasz się na to, co spisałeś. Patrzysz, które z nich są dla Ciebie najważniejsze. Wiesz, po czym poznajesz pasję, która jest dla Ciebie najważniejsza? Że kiedy się w nią zagłębisz, to tracisz poczucie czasu. Popłyniesz w tym. Płyniesz w niej. Zatracasz się. Chrześcijanie się boją w czymś zatracić. Zrozum, Twoje pragnienia potrafią być tak silne, że się można w nich utopić i to nie jest grzech. To nie grzech się w tym utopić. Robisz sobie priorytety. Ustalasz te priorytety. Najpierw bierzesz pod uwagę te pasje, czy też tą pasję, która jest najsilniejsza, czy też które są najsilniejsze. Potem te słabsze. I od tych najsilniejszych zaczynasz budować infrastrukturę wokół nich. Zaczynasz pracować na nie. Mówisz, Panie Boże, ja będę ciężko pracował, aby je zrealizować. I wiesz co? Tu przecież tam musi przyjść moc, bo inaczej Bóg nie byłby Bogiem. Posłuchaj, jeżeli zaczynasz się zajmować tym, co włożył w Ciebie Bóg, tym czymś, co jest najsilniejsze, to przecież realizujesz Jego pragnienia wobec Ciebie, bo On sam to w Ciebie włożył. Więc zaczynasz chodzić wokół Jego interesu tak naprawdę. Rozumiesz, o co chodzi? Wokół Jego interesu. Zaczynasz pracować na to. Jesteś aktorem. Ile pracy wprowadzasz w swoje aktorstwo? Wiesz ile? Za mało. Za mało o bardzo dużo. Bo nie widać Cię. Jak ja bym był aktorem, to moją mordę by było widać wszędzie. A nie jestem aktorem. I to jest najlepsze. A jakbym był aktorem, to moją mordę by było widać wszędzie. Ja bym się wszędzie wtranżalał, rozumiesz, ze swoim, kurczę, 3x3. Ja bym był wszędzie. Obłożyłbym to ciężką pracą. Wywalaliby mnie drzwiami, wchodziłbym oknem. Rozumiesz, o co chodzi? Skupiłbym się na tym, żeby być gdziekolwiek. Skakałbym, tu jestem, tam jestem, tu jestem, tam jestem. Rozumiesz, o co chodzi? Żyłbym castingami.
nie dałbym za wygraną. Rozumiesz, o co chodzi? Robiłbym takie numery, rozumiesz, żeby mnie rejestrowały kamery na ulicach. Przeleciałbym się na gołą klatę pod domami centrum, kurczę, rozumiesz, w styczniu. Rozumiesz, o co chodzi? Hello, hello, hello. Robiłbym szum wokół siebie, bo byłbym aktorem. Grałbym. Odstawiałbym różne scenki, ładowałbym się w różne układy. Obłożyłbym moje talenty ciężką pracą. Gdybym był muzykiem, to bym grał na starówce i śpiewał. Stałbym pod pubami, grał i śpiewał. W przejściach dla w ogóle podziemnych. Wiedzieliby, że jestem. Miałbym baner ze swoim imieniem i nazwiskiem. Rozumiesz, o co chodzi? I robiłbym te rzeczy, gdybym był muzykiem. A ludzie coś mają. Rozumiesz? O, on to osiągnął. Bob Dylan śpiewał i grał wszędzie, póki mu parcel nie kostniały. Nie leciał do studio i nie mówił, och, tu mnie nie przyjęli, to już teraz nie będę w ogóle nim. Nie będę tym muzykiem. Miał w dupie studio. Wybierał, kurczę, rozumiesz, londyńską ulicę. Patrzymy na wielkie gwiazdy i zastanawiamy, czemu one to osiągnęły. Bo kręcili się wokół swoich pragnień, wokół swoich marzeń i obłożyli to ciężką pracą. Jakbym był człowiekiem, który zajmuje się handlem, to bym wszystkim handlował. To by mi nie szło, drugim bym handlował. To by nie szło, to papier toaletowy nie idzie, proszek bym sprowadzał, kurczę, z Niemiec. Nie wiem, rozumiesz? Ciągle bym czymś kręcił. To proste. Gotowałbym, to bym był na giełdach, bym był na ulicy, sprzedawałbym coś, rozumiesz? Uciekał przed strażą miejską, kurczę, rozumiesz? Wiesz, i sprzedawał coś za rogiem. Robiłbym to. Rozumiecie? Kiedyś mnie przyszło do głowy, żeby handlować mandarynkami. Człowieku, ja pół śródmieścia obstawiłem mandarynkami. Przeliczyłem, wtedy był mandat, proszę ciebie, 50 zł za handel mandarynkami. Proszę ciebie, obliczyłem, że mniej więcej wszystkich naszych ludzi straż miejska jest w stanie przejść dziennie tylko dwa razy. Więc każdy miał na mandat plus 50% od dla straży, no nie? Nie leczyliśmy, człowieku, nikt nas w ogóle samochód, co to był za problem samochód? Tarpana takiego wyszykowałem, człowieku, rozumiesz, o co chodzi? Nie wiem, który rocznik, ja jestem 72, tamten chyba był starszy. Rozumiesz? Wziąłem gościa, powiedziałem, nie boisz się jeździć tarpanem z Nasielska do Warszawy? O mój, nie boi się, dawaj, jedź, człowieku. Jeździł tym tarpanem, handlowaliśmy tymi mandarynkami, kurczę, człowieku, płaciliśmy straży miejskiej, aż mnie zamknęli do puchy, rozumiesz? Ja bym to robił cały czas, handlowałbym mandarynkami, jak nielegalnie. Kurczę, nie wiem, nic nie było w stanie mnie zatrzymać. Jakiś projekt, prosty projekt, handel mandarynkami. Okej? Jeśli coś masz, to ci to dał Bóg. Bóg mi dał tą umiejętność. Bóg mi ją dał. Bóg ci dał umiejętności. Bóg ci je dał. Bóg cię włożył w ciebie. Bóg w ciebie to włożył. Masz swoje umiejętności, swoje talenty. Musisz marzyć o tych rzeczach, musisz obracać nim w głowie, musisz je wypisać, musisz zdecydować, obłożyć je ciężką pracą, aby co? Aby to osiągnąć. Przychodzą ludzie do kościoła, nie ma pracy. Pracy nie ma. Znaleźć ci 3 etaty? 3 ci znajdę. No, ale 3, nie będę mógł przyjść w niedzielę do kościoła. Ty przychodzisz do kościoła i tylko zabierasz powietrze. Ta sala naprawdę nie jest taka duża. Przychodzisz, zabierasz powietrze. No. Rozumiesz, o co chodzi. Daj przychodzić do kościoła tym, którzy kurczę z tego kościoła coś mają. To daj im przychodzić do kościoła. Rozumiesz? Jak masz przychodzić, zabierać powietrze, nie zabieraj powietrza. Weź 3 etaty. Po prostu, rozumiesz? Zrób sobie wolny od kościoła 3 miesiące. Weź 3 etaty. Zarób po 10 tysięcy w każdym miesiącu. Rozumiesz? A z palcem w dupie zarobisz 10 tysięcy w Warszawie na 3 etatach.
Rozumiesz? Może być głupcim można być. Głupci pójdzie i na trzech etatach zarobi dychę. Głupci. Nie mówiąc, że mądry. Zamiast chodzić do kościoła, rozumiesz, o to chodzi, to przyjść w międzyczasie na jakąś grupę domową. Lepiej z tego na tym wyjdziesz, rozumiesz? Nie będziesz zabierał powietrza. Rozumiesz, o co chodzi? Po trzech miesiącach staniesz na nogi i powiesz, wow, to teraz mam te parę groszy, to teraz zainwestuję w jakąś tam rzecz. Rozumiesz, o co chodzi? Zaraz nie teraz z kościoła korzystać. O co chodzi? My mamy bardzo dużo w sobie. Więcej niż nam się wszystkim wydaje. Dużo więcej. Właśnie tutaj, głęboko w sobie. Gdy będziesz świadomy, że wszystko, co robisz, robisz po to, aby realizować swoje pragnienia, to na pewno osiągniesz życiowy sukces. Będziesz sfokusowany na tym. Nie będziesz zadawał głupich pytań sobie, Bogu, innym ludziom. Nie będziesz tego robił. Pamiętaj, nic nie ma tyle siły samo w sobie, aby stanąć na drodze realizacji twoich marzeń. Nic i nikt nie ma samo w sobie tyle siły. Nikt i nic nie może tego zrobić. Na tym, czego pragniesz, jest największa siła. Człowieka, który czegoś pragnie, nie można zatrzymać. Rozumiesz? Chyba, że sam wyhamuje. Nie przejmuj się tym, że nie wypływa z otaczającego cię środowiska. Zachęta. Rozumiesz? Otaczające się środowisko nie jest po to, żeby cię zachęcać. Posłuchaj, powiem ci wielką prawdę. Otaczające środowisko jest po to, żeby cię zniszczyć. Taki jest zamysł szatana, żeby wykorzystać otaczające ciebie środowisko, aby cię zniszczyć. Więc nie oczekuj od otaczającego cię środowiska, że ono powie, nie ma problemu, pchniemy cię w twój życiowy sukces. Ono cię nie będzie chciało pchnąć, ono cię będzie chciało zatrzymać, zablokować. Tak jak mnie próbowali zablokować, Arturze, to ci się nie uda na pewno. Co Kościół? A myślisz, że będzie? Tak? Ja cię bardzo kocham, Klaudia. Dlatego ja wielkiego cię bardzo kocham, bo ty w ogóle nie masz traum religijnych. Ja ci nawet zazdroszczę. Rozumiesz, o co chodzi? Ja naprawdę, bo ona nie ma traum religijnych. Rozumiesz? I dzięki Bogu. To tak jak córka nasza, ona nie ma pewnych schorzeń. Ona na przykład ma 16 lat, wiecie, wyobraźcie sobie, że nasza córka ma 16 lat i ona nie ma w głowie, żeby być dorosłą. Ja już miałem, kurczę, ze 12 lat i chciałem być dorosłym, miałem dosyć dzieciństwa. Z czego? Z dzieciństwa? A wyrosły, żeby być dorosłym. Normalne dziecko, znaczy normalne, dziecko wychowane w systemie tego świata chce być dorosłym człowiekiem, dlatego że ono nie znosi życia bycia dzieckiem. Rozumiesz? A nasza córka jest zadowolona, że jest dzieckiem. Ona po prostu mówi, ja mam 16 lat i ja kocham swoje 16 lat. A ja miałem 12 lat i chciałem, kurczę, rozumiesz, zabić ojca. W ogóle, rozumiesz, nie mieć takiego życia. Takie było moje plany, takie plany moje. Chciałem być na tyle dorosły, żeby móc samodzielnie żyć poza patologią, w której funkcjonowałem. Dlatego Klaudia nie ma traum i bardzo dobrze. Kościół, Klaudia, jest większa szansa, że ktoś cię nie zatrzyma w nim. Jakaś większa szansa niż w świecie, ale niewiele większa. Rozumiesz, o co chodzi? Bo akurat tutaj w naszym środowisku akurat się obracamy w środowisku wiary i to też, mimo tego, że my się obracamy w środowisku wiary, rozumiesz, do tego stopnia potrafi patologia człowieka być, że człowiek z naszego kościoła potrafi wstać i narzekać na coś. Co tu zrobić? Zamordować go? Po tylu rzeczach, po tylu kurczę, on wstaje. Trudno jest, no proszę. Ja rozumiem, jakbyś był baptystą, jakbyś był w ogóle zielonoświątkowcem z depresją. Okej, rozumiem, ale nie tutaj, no człowieku. No.
Bo nie widzę sukcesu, bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Wytatuować ci to na czole? Nie widać. Albo chociaż jeden napis. Nie widać. Spojrzysz w lustro. Aha, Boże, widzę, że chodzi o to, że nie widać. Aleluja. Rozumiesz? Dobre. Jeżeli ktoś wyciąga kogoś, na przykład sukces. Dobre, to się nazywa inaczej, jak to się mówi, że dobre chęci. Tak. Dobre chęci. Dobrymi chęciami jest piekło w Brygonie. Bo te dobre chęci to mówią, ja ci teraz wytłumaczę, bracie czy siostro, jak jest naprawdę. Wiesz, o co chodzi? I teraz ja ci wytłumaczę, czemu ci nie wyjdzie. Ja ci wyjaśnię, czemu tobie nie wyjdzie. No i teraz co mu zrobić, człowieku? No, no. I to się dzieje w kościele, no niestety. Taka jest prawda. To się dzieje w kościele. Patrz w głąb, nie na zewnątrz. Rozumiecie, kochani? W głąb patrzymy, tam patrzymy. Co mi w duszy gra? Czego ja chcę? A nie to, co wokoło mnie tutaj w ogóle jest. Ja się cieszę, jak ktoś mnie zachęci z zewnątrz. Jak ktoś powie, Artur, dobrą robotę wykonujesz. Ale na przyjaciele, uwierzcie mi, że najczęściej zwrotki, które przychodzą do mojego życia, to są zwrotki negatywne. No, ja naprawdę mam większość negatywnych zwrotek. A na pewno, Arturze, a na pewno. Wiesz, o co chodzi? Ja mówię, tak mówi słowo. Ale czy na pewno? Po chorwacku kup se Biblię. Rozumiesz, o co chodzi? Nawet tam jest na pewno. W jakimkolwiek języku by się nie miał. Poświęcaj czas na poznawanie swoich pragnień. Na tym się skupcie, ludzie. Na tym, czego pragniesz. Poświęcaj czas na to. Nie daj się diabłu, że to jest, o, to jest mało ważne. Ale właśnie skup się na tym, czego pragniesz. Porozmyślaj o tym. Weź o tym myśl. Twórz plany. Dziel się tymi rzeczami, rozumiesz, wszem i wobec. Powiedz, ja to osiągnę, ja to zrobię. I posłuchaj, nie rób tego dlatego, żeby ktoś cię zachęcił. Tylko wiesz dlaczego? Żebyś uwolnił słowo. Idź do człowieka w kościele i powiedz, wiesz co zrobię? Powiem ci co. Pojadę na Jamajkę. Ktoś powie, gdzie pojedziesz? Na Jamajkę. I co tam zrobię? Co ty tam, co, jak na Jamajkę? Wiesz jak... Tomaszu, naprawdę ty się zastanów. Nie, na Jamajkę pojedziesz? I co ty tam zrobisz, Tomasz, na tej Jamajce? Może ty zostań tutaj i do końca życia kłać karton gipsy. Tomaszu, bądź realistą, bracie. Chodź pomodlę się o ciebie, żeby duch Jamajki z ciebie wyszedł. Rozumiesz? Nie, właśnie masz o Jamajce. O czarnej, fajnej żonie. Z wielkim tyłkiem. Czarnym. No tak, jak to na Jamajkę przystało. Chodzi o co? Nie daj sobie ukraść swoich pragnień. Bo to są twoje pragnienia. To Bóg ci je włożył w serce. Zbuduj infrastrukturę wokół tego, aby to osiągnąć. Bo to boski wiatr. Przewiał ci głowę i właśnie powstała Jamajka. Musimy myśleć w ten sposób, nie w sposób przyziemny. Pamiętaj, przyziemne rzeczy należy robić. Człowiek musi mocno stąpać po ziemi. Dlaczego? Żeby zrealizować swoje pragnienia. To przecież proste. Bo jest inna grupa chrześcijan, która w ogóle... Właśnie oni są w chmurach. Ja mówię, a robisz coś w tym kierunku, żeby zrealizować swoje pragnienia? Mówię, zejdź tutaj, weź się do roboty. Marzysz o tym, żeby mieć pieniądze na inwestycje, zarób te pieniądze najpierw. Ja czekam na kredyt z banku. Czy ty w ogóle rozumiesz, że z miesiąca na miesiąc jest coraz trudniej uzyskać kredyt z banku? Nie łatwiej, trudniej. Idzie wszystko w górę, stopy procentowe idą w górę. Dlaczego nie myślisz w innych kategoriach? Dlaczego nie chcesz małymi schodkami do czegoś dojść? Ja nie twierdzę, że ktoś może mieć inną wizję, amen, mniej. Tylko jak masz inną wizję, na pewno będziesz miał infrastrukturę do tej wizji. Ja nie wątpię.
Ale ja mówię o tym, że człowiek nic nie robi, a liczy, że mu się zrealizują marzenia. Nie. Wypracuj infrastrukturę. Te rzeczy się ze sobą łączą. I zrób to z radością, z zadowoleniem, nie narzekając, nie mówiąc, ile jeszcze, ile jeszcze, ile jeszcze. Nie daj się wybić ani w górę, ani w dół. Zastanawiajcie się też, przyjaciele, nad tym, czy to, co robicie obecnie, przyczynia się do realizacji waszych marzeń. Czy po prostu robicie cokolwiek. Bo jak cokolwiek, to usiądźcie przed Bogiem i powiedz, Panie Boże, nie. Ja mam konkretne pragnienia i ja teraz potrzebuję konkretnych rzeczy do robienia tutaj. Konkretnych rzeczy. Ja będę ciężko pracował, ale w konkretny sposób. W konkretny sposób. A nie, kurczę, człowieku, on idzie, on jest król teraz. On jest król. On musi mieć mieszkanie za 5000 miesięcznie, on musi mieć wszystko, bo on jest teraz król, królowie, bo ja nie będę mieszkał z kimś w mieszkaniu, a może trzeba pomieszkać z kimś w mieszkaniu, a może trzeba poprzebywać na 17 metrach kwadratowych, a może trzeba pojeździć samochodem za jakieś pieprzone 2,5 tysiąca właśnie po to, żeby wejść na wyższy poziom, tak? Zacząć lepiej zarabiać, odłożyć jakieś pieniądze, zainwestować w coś mniejszego, aby dało to większą rzecz, a być może trzeba zapytać kogoś w międzyczasie, kto się na tym lepiej zna, jak zbudować taką infrastrukturę, niż chodzić, mówiąc, jestem król. Gołodupiec jesteś, nie król. I do końca życia, jak będziesz tak chodził, rozumiesz, z tą gołodupą nie zrealizujesz żadnego swojego pragnienia, bo nie zbudowałeś infrastruktury, bo posłuchałeś jakichś popieprzonych, kurczę, rozumiesz, przeduchowionych ludzi, którzy mówili, jak Bóg coś w ciebie wlał, to na pewno to się zdarzy. Na pewno to Kopernik nie żyje. I to jest niepewne, no. Bo podobno Kopernik była kobietą. No. Sztur tak powiedział, a on nie żyje na pewno. Chodzi o to, przyjaciele, żeby nie władować się w błędne koło kłamstwa, które króluje coraz bardziej w rzeczywistości, która nas otacza. Zrób wszystko, aby zrealizować swoje pragnienia i marzenia. Dołóż wszelkich starań, wytęż siły. Ciesz się ze wszystkiego, co możesz dołożyć do tego, aby zrealizować swoje pragnienia. Wstawaj każdego dnia i mów, halleluja, Panie Boże, dzisiaj dokładam kolejny puzelek, dzisiaj buduję kolejną cegiełkę, halleluja. Diable, nie zatrzymasz mnie w tym, co chcę zrobić w swoim życiu. Nie. Wiem, co chcę zrobić, wiem, do czego chcę dojść, wiem, co chcę osiągnąć. Słuchajcie, wszystkie kazania, które tutaj są w Kościele, wszystkie nauczania, one są po to, żeby ludzie osiągali swoje marzenia i pragnienia. My wszystko po to budujemy, całą infrastrukturę wiary. Wszystko po to robimy. Rozumiecie? Wszystko po to robimy. To ma taki cel. Ciebie w nocy, o północy powinien ktoś obudzić i zapytać, czego ty pragniesz? Ty powinieneś wstać, powiedzieć, już ci wyjaśniam i wyedukować, i wypowiedzieć, czego ty pragniesz, czego ty chcesz. Chcę tego, tego, tego i tego. Drugie pytanie, co robisz w tym kierunku? Już ci mówię, robię to, to i to. Okej. Przesłuchanie zakończone. Ja wam życzę, żeby anioł do was przyszedł w nocy i tak zapytał. Ja życzę wszystkim w zespole. Niech przyjdzie anioł, zapoganie, czego ty chcesz? Nie wiem. Że przeżyć. Wiesz, o co chodzi? Przeżyć. Taki plan. Chrystus za niego umarł. On chce przeżyć. Jakie normalnie szok w Polsce. W tej chwili najbezpieczniejszym kraju Europy w zasadzie. Człowieku, w Polsce. Czujesz klimat? Wow. Rób systematycznie remanent tego, co obecnie robisz pod kątem realizowania swoich marzeń. Rób to na bieżąco.
Sprawdź, czym się zajmujesz zawodowo. Sprawdź, ile ty zarabiasz. Zobacz, co ty chcesz z tym osiągnąć dalej. Zobacz, jakie masz kolejne kroki. Jeżeli widzisz, że zarabiasz tyle i tyle, a dzisiaj zarabiam tyle i tyle, żebym ja przetrwał, w porządku. Ale jakie mam plany dalsze na swoje życie? Okej, to ja teraz muszę zmienić na przykład pracę. Ja muszę albo tak, okej, nie mogę za bardzo zmienić pracy, co będę robił? Wyedukuję się troszkę. Troszkę się wyedukuję. Troszkę czegoś liznę więcej. Po co? Żebym mógł sięgnąć po więcej. Po troszeczku. Rozumiesz? Nie wiem, ja to takie bardzo proste. Ja to synowi naszemu wkładałem w głowę. Mówię, Wiktor, masz, nie wiem, pozwolenie na wózek, to zrób sobie na wózek wysokiego składowania. Masz na wózek wysokiego składowania, zrób sobie na podnośnik. Masz na podnośnik, zrób sobie tamto. Dlaczego? Bo to jest, kurcze, wchodzenie do góry. I oczywiście ja nie przejdę pragnień mojego syna. To są jego pragnienia, ale ja mu pokazałem, mówię, rób te rzeczy, rób te rzeczy. Okej? Jesteś kierowcą, pracujesz jako kierowca, okej, dobrze, może sobie podwyższę kwalifikacje tego kierowcy. Odłożę sobie pieniądze, zrobię sobie prawo jazdy wyższej kategorii. Zrobię sobie jeszcze wyższej kategorii. Rozumiecie? Zrobię coś sobie. Coś zrobię. Ja za przykład daję często ludziom Grześka Stanika. Porozmawiajcie sobie z nim. Kto tam potrzebuje, to nie chce porozmawiać. Bo Grzesiek to jest taki chłopak, który tak przygląda się, on widzi, patrzy, co on może zrobić. Jeżeli on coś może zrobić, wiecie, co robi? Odkłada sobie pieniądze i on się kształci w tej dziedzinie. I on co i raz, co go spotykam, ten mówi, taki kurs sobie skończyłem, to sobie teraz robię i teraz sobie to robię. Ja mówię, okej, wow. Mam prawo jazdy. No dobra, mam prawo jazdy. Dobrze jeździć samochodem. Dobrze. Zrób sobie w ogóle, nie wiem, instruktora jazdy. Dlaczego nie zrobisz instruktora jazdy? Jak już jeździsz, to teraz będziesz uczył jeździć. Można zarabiać na uczeniu jeździć. Słyszeliście o tym? A słyszeliście, że nie trzeba mieć do tego wykształcenia nawet średniego, żeby uczyć jeździć? Trzeba mieć certyfikat instruktora nauki jazdy. Można uczyć jeździć ludzi. Umiesz uczyć coś, możesz uczyć innych tego. Takie są, kurcze, systemy na tym świecie. Co zrobisz? Co mi to da? Co mi to da? 2000 miesięcznie więcej. Kurcze, mało? Mieć 2000, a nie mieć. Rozróżniasz? Mieć, a nie mieć? Zrobisz to? Tak? Po 2 miesiącach czy tam 3 ci się to zwróci, a potem masz 2 więcej. Kim jesteś, jakim jesteś człowiekiem? Z 2 więcej miesięcznie. Na co cię stać z tą 2 więcej miesięcznie? Na coś, na co nie było cię stać z 2 mniej. Kurczę, czysta logika. Zainwestuj. A wiesz, on siedzi proszę ciebie i myśli, tutaj pan mi pokaże, jak zdobyć 1 000 000. Przecież ty nie umiesz zdobyć 2. Ty 2 nie umiesz. Ty 2000 nie umiesz sobie podnieść w pensji. 2000. A ty mówisz 1 000 000? Ty w ogóle wiesz, co to jest 1 000 000? Widziałeś kiedyś 1 000 000 w telewizji chyba. Chodzi o to, że podnieś 2. Powiem ci coś. Jak podniesiesz sobie 2, zobaczysz, jak wzrośnie twoje poczucie, rozumiesz, ważności w swoich własnych oczach. Rozumiesz, że każdy twój mały sukces będzie podwaliną pod większy sukces? Sam siebie będziesz napędzał. Staniesz się takim perpetuum mobile w pewnym momencie. Okaże się w pewnym momencie, że ty staniesz, byś wow, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Ludzie, to tak działa. To jest taka maszyna. To taka maszyna. Ale musimy zrozumieć, że potencjał jest wewnątrz ciebie. Masz talenty, masz umiejętności, masz zdolności. Możesz je wydobyć. Róbcie takie remanenty. Czy to, co robisz dzisiaj, to jest w ogóle coś, co robisz, żeby przetrwać? Rozumiesz? Czy to jest rozwojowe? Jak coś nie jest rozwojowe, to powiedz sam sobie, to nie jest rozwojowe. To nie jest rozwojowe, nie? To nie jest rozwojowe.
Po prostu. Kiedyś takim człowiekiem rozmawiał, mówię, przez telefon. Byliśmy kiedyś z nim, z Norbertem u niego w domu. A to była moja pierwsza i ostatnia wizyta u niego w domu wtedy. No i mówię mu, zacznij robić coś, bo pracował w ochronie. Pracował w ochronie. Mówię do niego, weź coś więcej zrób. Zaczął żebrać. Mówię. No i on mnie przekonuje potem, że to jest coś, co dodał do swoich dochodów. Mówię, Boże, mówię, no nie wierzę jak... Znaczy chodzi o co? Chodzi o to, że... No wiecie, o co chodzi, no. No to jest załamanie, kurczę, no. No trzeba umieć, no właśnie wykazał się pięknie tym, proszę ciebie, nie. No, nie. No co ja mogę powiedzieć? No umysł człowieka, rozumiesz, o co chodzi? No umysł człowieka, no. Człowiek wierzący. Ja systematycznie patrzę, co ulepszać u nas. Jak coś zmieniać, jak coś dodać, jak coś osiągnąć lepszego. Wiecie, o co mi chodzi? Cały czas patrzę, jak coś ulepszyć, jak ulepszyć ludzi naszych. Mnie interesuje cały czas ulepszanie ludzi. W ogóle zależy mi na tym, żeby ci przychodzą, bo ty jesteś taki, bo ty jesteś staraki. Ja mówię, chodzi o ulepszenie ciebie. Weź zrozum, chodzi, żeby cię ulepszyć. Żebyś był lepszy model. W ogóle wiesz, o co chodzi. Bo im ty bardziej lepszy, tym królestwo będzie z tego wszystkiego miało zysk. No. Sięgaj głęboko w swoje serce i szukaj tam motywacji do działań. Ty tam ją masz szukać. Czyli dlaczego ja to robię? Z jakiegoś powodu to robię. Właśnie ja napędzam swoje życie, bo ja chcę coraz bardziej polepszać jakość swojego życia. Ja chcę podnosić jakość tego swojego życia. Dlatego ja tam sięgam. Ja patrzę, co ja tam jeszcze chcę zrobić. Czego tam ja jeszcze pragnę. Ja was w ogóle bardzo proszę, nigdy nie zatrzymajcie się w takim miejscu, że już wszystko macie. Nie zróbcie tego, nie, sobie tego nie zróbcie. Już wszystko mam, już to mam. Wiesz co, jak w swoim życiu dojdziesz do miejsca, że twoja głowa ci powie tak, już wszystko masz, to pamiętasz, zaczynasz się starzeć. I wtedy powiedz do diabła, stop, o nie, bestio. Nie ze mną te numery, Brunner, nie ze mną. Moja młodość odnawia się jak u orła. Ja chcę więcej, 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 więcej. Dokąd? Do końca? Do końca? Dlaczego? Bo ja mam nieskończone możliwości rozwoju. Nieskończone. Więc dlaczego ja mam się zatrzymywać? Ciesz się każdą minutą teraźniejszości, wiedząc, że pracuje ona na twój sukces. Ja wiecie, ja naprawdę wiem, że każda minuta mojej teraźniejszości pracuje na mój sukces życiowy. Bo ja cały czas szukam rozwojowych rzeczy, cały czas. W sprawach takich ważnych i w sprawach bardzo mało ważnych. Wiecie, że ja nawet w formie tak zwanej rozrywki, no nie? Czyli takiego... No nie wiem, jakkolwiek nazywasz coś, w czym wypoczywasz, tak? Jakkolwiek. Lubisz coś, w czym wypoczywasz, relaksujesz się. Ja nawet w tych formach mojego relaksu ustawicznie poszukuję nowych rzeczy. Co ja? Jak tam jeszcze Arturek może lepiej się zrelaksować? Bo jak się Arturek lepiej zrelaksuje, to Arturek lepiej będzie funkcjonował w ogóle w dziedzinach różnej pracy. Więc ja patrzę, to nie jest takie stagnacyjne, proszę ciebie, wiesz, no. No to tylko tyle zrobię. Zawsze tak zrobię. Zawsze tak. Nie! Zawsze jeżdżę na wczasy w to samo miejsce. A dlaczego ty jeździsz ciągle na wczasy w to samo miejsce, w tym samym domku, śpisz w tym samym łóżku? Po co ty to robisz? Jest 500 tysięcy miejsc, gdzie możesz pojechać. Się przyzwyczaj, się odzwyczaj. Nie przyzwyczajajcie się. Przyzwyczajanie się to stagnacja. Rozumiecie? Jak się przyzwyczajasz do tego, to jest stagnacja. Jak się w ogóle zaczniesz przyzwyczajać do czego, to jest wyzwól mnie, Duchu Święty, w ogóle z tego. Stagnacja. Rozumiesz, o co chodzi? St-
stagnacja. A w stagnacji nie ma rozwoju. Musi być ciągły ruch. I chciej, żeby takie było twoje życie. Pracuj ciężko i dobrze przy tym się baw. Wstawaj codziennie rano, powiedz: Boże, dzisiaj będę ciężko pracował i będę się dobrze bawił. Oto dzisiaj dzień pański. Dzień pański dzisiaj. Będę dziś ciężko pracował i będę się najlepiej bawił z całego mojego życia. Właśnie dziś, Panie Boże mój. Będę dostrzegał, tak? Wszystko to, co robię. Będę na to patrzył i będę widział w tym sens. Sens. Sens będę w tym widział. Sens. W sprawach małych i dużych. Ja ciągle pokazuję wam ruch. Ciągle pokazuję, to jest moje zadanie, ciągle w Kościele pokazywać ruch. Ciągle pokazuję ruch w sprawach małych i dużych. Nawet kwestie wyglądu mojego to jest pokazanie ruchu. Ruch. To jest ruch. Bo chcę, żeby każdy element mojego życia pracował na rzecz Królestwa. Każdy element mojego życia. A ponieważ jestem tym, kim jestem, mam kształtować ludzi, to muszę im pokazywać ruch. Na sobie samym. I ty musisz widzieć sens każdej minuty twojego życia. I ty musisz rozumieć, że musisz na to patrzeć, na tą każdą minutę twojego życia, jako na kolejny puzzle do realizacji twoich marzeń i pragnień. Róbcie życiowe plany. Plany róbcie życiowe. Dla siebie. Planujcie własne życia. Rozpisujcie te własne życia. Realizujcie je kropka po kropce. Wasze szczęście rozpisujcie. To osiągnę, to zrobię, tam pójdę, tam sięgnę. W tym roku to, w tamtym tygodniu tamto, w tamtym miesiącu tamto. Nie obawiajcie się. Będzie przychodził diabeł i mówił: o, to ci nie wyjdzie. Wystarczy, że tobie nie wyszło. Ty jesteś fachowcem od tego, żeby nie wychodziło. Nie ja. Tobie na pewno nie wyszło. Rozumiesz, o co chodzi? To już wiadomo, teraz nie trzeba czekać do końca. Mówię to was o tym, dlatego że diabeł będzie chciał ukraść wam wasze pragnienia. W ogóle życie będzie chciał wam ukraść. Mi też chce ukraść życie. Zawsze. Codziennie. Chce mi coś ukraść. Rozumiesz? Chce mi coś ukraść. Mówi do mnie, że mi się nie uda, że popełniłem kolejne nieodwracalne błędy. Ja to słyszę cały czas, nie? Ale kiedy ja, znaczy, a ja wiem, że ja patrzę w swoje wnętrze. W swoje wnętrze. I widzę pragnienia, które tam są, nie? I wiem, że ja je zrealizuję dlatego, bo ja nie mogę inaczej. Ja spaliłem mosty za sobą. Ja mówię: ja muszę to zrobić. Wiecie, o co chodzi? Ja muszę to zrobić. Muszę to zrobić. I wy mi w tym pomagacie, bo ja nie mogę przed wami ustać i powiedzieć: wiecie, przepraszam wam, ale mi nie wyszło. Nie. Nie może nie wyjść. Tak bardzo w to wierzę. I ty musisz tak bardzo w to wierzyć, że tobie nie może nie wyjść. Musisz w to wierzyć. Nie? I pamiętaj, nie zwracaj uwagi na to, co się dzieje wokół. Bo diabeł będzie robił różne rzeczy. Będzie chciał cię wprowadzić w takie w ogóle stany psychiczne, żebyś się załamał. Żebyś się załamał, żebyś w ogóle pełł spod nie. Nie? Nie. Patrz w siebie. I wiedz, że absolutnie i kompletnie jesteś przygotowany do tego, żeby odnieść sukces.